Hej, cześć, witam was w kolejnym odcinku z League of Legends. Tym razem jedziemy Wayne'i i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Na supporcie mam Barda, tutaj tym jakiś jest spoczko, mam nadzieję, że będzie win, bo ostatnio troszeczkę spadło nam się, bo no, że miałem gierkę do serii, a niestety teraz mam 0 punktów po fatalnych gierkach, jakie były. No, troszeczkę nie farto, troszeczkę awka, troszeczkę prąd mi wyłączyli. I dostałem jeszcze dodatkowo bana na gierkę, musiałem czekać 20 minut, no nie fajnie, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że szybciutko to odzyskam, bo co dzisiaj jest? Sobota, tak? Sobota, do jutra chcę, by to konto znajdowało się w diamencie. Tak samo jak w sezonie czwartym, tak? Mamy 6 w czwartym, miałem diament, gdzie troszeczkę więcej czasu poświęcałem na to konto, a teraz mam platynę 1. I mam nadzieję, że mi się uda. No, czym tu bym mógł się pochwalić? Pochwalę się wam fajną rzeczą. O, tutaj widzicie? Mój nick jest mój nick Disset, czyli ja. A tu ikonka Master Tiera z 2014 roku. I wszyscy mnie się pytają, jak to osiągnąłem, no jak to osiągnąłem, po prostu grałem trójki z kumplami, te trójki nam wychodziły i tego mastera sobie wbiliśmy, ale potem ten team jakoś tak przestał działać i już nie gramy tych trójek, więc, ale no pamiątka zostaje bardzo fajna, bo przecież no rzadko tu spotykana ikonka Master Tiera. Tym mogę się pochwalić. No, dobra, zobaczymy. Teraz jakaś farma. Co tutaj mamy? My gramy na Ezreala i Brauma. Okej, żeby tu jakąś tą farmę przytrzymać. Ostatnio właśnie często spotykam tak w miarę ogarnięty tych bardów. I to jest, no, fajny damage robię, nie powiem, że jest to jakaś, no wiadomo, jednak to jest papierowy support, ale z damage'em, z super mobilnością daje też wiele sytuacji do ucieczki dzięki swoim portalom. Ale jako support nie przypadam, żeby mi supportował, ponieważ jednak ja wolę jakiś taki właśnie tank, jakiś ofensywny tank, czyli coś takiego jak właśnie Leona czy Braum. No ale na razie Braum widzimy afkoje, więc spokojnie sobie będziemy farmić. Nie wiem, jakoś agresji nie chcę wprowadzać, żeby nie było jakiejś gry unfair. Bo przecież szkoda, żeby też sobie nie farmił. No nie jego wina, że afkuje, tak? A kurczę, średnio mi ta forma wychodzi. Pierwszy mecz dzisiaj. Nie znam do rozgrzewki, nie zrobiłem sobie na żaden normalu. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na dalszą grę. Zwykle sobie zawsze tam jakiegoś normalnego, nawet tą trójkę sobie walnę, żeby rozgrzać palce. No i biję go, niech tam go tłuczę. Dobra, Braum wrócił, więc możemy zacząć grać troszeczkę bardziej. No w sumie to już cały czas gra tą Braum. Bard, kurczę, mylą mi się te postacie, podobne nazwy mają. Tak, Kindred jedyna postać, która to może bardzo boleć, bo ciężko ostatnio spotykam go dość częściej niż rzadziej. I naprawdę denerwująca postać, bo z mega damage'em, z tym ulti nieśmiertelnością, to po prostu robi, że tak powiem, rozpierdol. Jeszcze w dobrych rękach to naprawdę no ciężko cokolwiek tutaj ugrać na taką postać. Teraz zastanawiam się, grałem niedawno Wayne i składałem na nią pierwszego Fantoma, tak? Phantom, to jest Phantom, no. I niespecjalnie mi się to podobało. Kiedyś zawsze grałem Wayne'i, sporo miałem gierek w tamtej scenie Wayne'i, nie wiem czy to nadal działa, z Botrkiem i wydaje mi się, że tą rundkę również zagram sobie z Botrkiem jakoś, nie wiem, tak daje mi to mobilność, jakiś dips, jakiś attack speed i jakiś lifestream, no to jest fajne, no to mi się podoba. Jeszcze fajnie by współgrał z tymi masterkami, które właśnie złożyłem, bo to jakieś też leczonko mamy. Jak tam spadnie nasz poziom życia do jakiegoś stopnia. Więc czemu by nie spróbować? Spróbuję sobie z Botrkiem właśnie. O ty kurczę. No i co tutaj? Maksujemy na Wayne, ja sobie W zawsze maksuję. No i zle ciężko Wayne ograć, bo to jest taka postać, którą no
nie jest łatwo złapać w sumie. W sumie zawsze miałem problem na Izraela. Nieważne kim grałem, zawsze problem miałem na Izraela, żeby cokolwiek mu zrobić, bo też taka dość mobilna postać. No i strasznym połkiem, no to trochę też boli. Łajnie nie powiem, że jest jakąś twardą postacią, raczej taką, która jest od tego, żeby no po prostu ściąć przeciwnika z powierzchni mapy, tak? Dobra, tutaj widzę, że coś się dzieje. O kurcz. No kurwa, no serio? Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. No spoko, no kurczę, szkoda, że tego killa mi to zabrała, bo... No ale no dobra, no Liblang... No Liblang. Liblang jest Liblang, tak? Swoje potrafi zrobić, więc no nie będę jej tego miał za złe. Kurczę, no coś z tą formą nie idzie mi. 40 formy. 6 minuta, no nie wiem, co sporo mi tutaj przeleciało. No widzicie, jakoś nie mogę się skupić. A kurwa, no nie mogę trafić myszką. W ogóle tą myszką do wywiady, bo coś się stało. Kupiłem jakiś szrot za marne pieniądze. Muszę sobie wymienić tą myszkę, bo nie da się na nią grać. No już troszeczkę już miałem z nią problemów wcześniej, nie tylko na tym meczu. No nic, dobra, to lepiej zrobimy tak, żeby cofać. To jest najważniejsze, żeby cofnąć. Jeżeli zrobimy jakąś akcję, a teraz sam chciałbym wam coś pomóc, jeżeli jesteś tam niżej dywizji, choć jeżeli wiesz coś więcej, chciałbym też, żebyś mi pomógł. Jakbyś mógł, napisz mi w komentarzu, co robię źle, co robię dobrze. A jeżeli chodzi o cofanie, no jeżeli jakąś akcję, no przeprowadzisz jakąś akcję, na przykład, nie wiem, ostatnio miałem mecz, grałem z kumplami, grałem. W sumie to ostatni odcinek, gdzie przegrałem Caitlyn. Mieliśmy akcję, no i mi się wydaje, że ta akcja przeważyła losy całej gry, ponieważ byliśmy się gdzieś, to było gdzieś tutaj. No i co, no fajnie, wygraliśmy teamfight, wszystko spoko, oni się zrespili, no się nie cofnęli, dostali po dupsku, wszystko. Zaczął się ostry push, no nie udało nam się wybronić chyba tureta, tak, bodajże tureta, no i niestety się wyłożyliśmy, po czym oni szybciutko sobie polecieli zrobić barona, po baronie zrobili sobie Drake'a. No i gra została niestety, no co, no luz. Przegraliśmy. Szkoda meczu, bo mecz był taki naprawdę, jakby to powiedzieć, no free win, no kurczę. O, tam coś się dzieje, no i, o, dobra. Jest spoko, ale kurwa mać. No i to jest takie błędy dżunglera, podstawowe błędy dżunglera. O, nie tego zastanowałem. Dobra, bo tu widzę, że oni nam tutaj będą twardo pchać się. Velkos, na Liblang. Velkos ma 0-0, Liblang ma 4-1. Wydaje mi się, że tutaj... No to jest kwestia czasu, gdzie Liblang będzie mu ten... Będzie go ściągać na combo, chyba że... Będzie się kładł pod jakieś tam bardziej hapsy. No i na co będzie bolało? Będzie bolało na pewno teraz to blue od tego Izraela. No ale no to... Dobra, jeden kill zdjęty. Dwa, dobra, double kill, jest spoko. Good job, Bainy, dobra, dziękuję. WP, okej. No nie, to mogło to wyglądać troszeczkę lepiej, ale no widzicie sami, co to było, co to miało być w ogóle. Czterech mnie dajwują, dwóch pada, no to jest poziom, no poziom, no nie jest jakiś wysoki. Sam, no ja nie lubię, lubię tą postać, jest fajna, mobilna, duży dips. To jest to najważniejsze, bo ja uwielbiam, kiedy dużo bije. Ale jakoś nie mogę się odnaleźć właśnie w lejcie tą lane, tak? Jakoś nie potrafię znaleźć tej pozycji. A co jest najważniejsze w ADC, że to pozycjonowanie. Ale po trochu myślę, że właśnie zacznę sobie grać tą lane i będę próbował jakieś tam zrobić sobie to właśnie wyspecjalizować, jak to nazwać, nie wiem. Wyskillować to, o, tak to nazwę, po lolu. Po lolowemu, o, wyskillować to pozycjonowanie. Bo Wayne wydaje mi się, że jeden z mocniejszych AD Carry bez żadnych, nawet, no bez żadnego gadania, to powiem, że Wayne
jest jeden z mocniejszych AD carry, jeżeli chodzi o kierowanie gierek w lejce, bo tak jakoś ma największy chyba damage. No, no nie wiem, czy ktoś większy damage robi od Wayne'a, jakiś AD carry. No jest chyba, no chyba, że jakiś nafidowany strasznie, nie? No to wiadomo, że każdy robi damage, ale jeżeli chodzi o walkę 1 na 1 AD carry na AD carry, to raczej z Wayne, jeżeli, no załóżmy, że mamy te same itemki złożone, raczej żaden AD carry nie jest w stanie jej tutaj tak pociąć. Raczej, no jeżeli wiadomo, jeszcze chodzi o umiejętności danej postaci, to tak powiem, że na równi ze skillem z Wayne. O kurczę, znowu coś się dzieje, znowu coś się tutaj będzie działo. Znowu coś się dzieje, a ja mam heala jeszcze, dobra. No i LeBlanc tu wskoczy. Dobra, coś tutaj spróbowało, no nie wiem czy... Dobra, próbujemy ją... Dobra, jak go zrobimy? Jest kill, super, jest TP, god i relki. Brawo, 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 jest super team game. Brawo, brawo, to lubię, jeżeli wiem, że mam z kim grać i z kim tutaj jakieś akcje tworzyć mogę, to zupełnie inaczej się gra. Czuć tego lola wtedy, nie? O, to było, no spoko, spoko, podobało mi się to. Tutaj ta będzie próbowała coś zrobić. Dobra, to będzie jakiś stun. Dobra, porobiony. Okej, no Izrael padł, Idrisrael padł, ale Irelia też oddała killa, no nie wiem. To bardziej głupie moim zdaniem jest takie pchanie się na głupiego killa pod tureta, gdzie i tak oddaje się tego killa i jest kill za kill jakiś niespecjalnie worth. Nie powiem, że to jest jakieś... No. Brak mi słów, o, ten sposób. Ta, dobra, bram. Ta. 72 minionki na 65, gdzie on z początku nie miał supporta, jestem zawiedziony. Dobra, teraz lepiej sobie wycofać, bo widzę, że nie mam tu warda nawet, nie będę wiedział kiedy dostanę po dupie. Dobra, no złożę tego botrka, zobaczymy czy to będzie działało, czy nie będzie działać. Jako drugi item teraz muszę się dobrze zastanowić, bo nie mam pojęcia co złożyć. Spójrzmy co oni mają, a czy nie mają jakiegoś twardotankowatego teamu, więc myślę, że to jednak tego fantoma jako drugi item byłby niegłupim pomysłem. Chyba, że złożę sobie Infinity. No jeszcze się zastanawiam, zależy, jak będę z funduszami, stopą, kolejnym cofnięciu. Tak, 5, 1, 3, 1, 4, 1, 1, 1. 4, 3, Yasuo, dobra. O kurczę, no sami widzicie, coś mnie idzie z tą farmą dzisiaj. Nie wiem czy za głośno tej muzyczki w tle nie puściłem, mam nadzieję, że nie. Dobra, nice try, ale nie ma co dalej się tutaj pchać na nich, bo to nie ma większego, głębszego sensu. Dobra, jakieś obicie spróbujemy tutaj. No i porobił ją. No dziwne, 5 i tu jakiś medalion, teraz chyba Magic Redis dopiero złożyła. Velkoz, no ja nie gram Velkozem, nie gram ogólnie na midzie. Jeżeli już gram na midzie to jest Fizz, gdzie mam nie sporo gierek, jednak po tym nerfie raczej. Nerf, jakiś tam był nerf na niego nawet, nie wiem czy czytałem o co tam chodziło. Ale z tego co słyszałem, że został znerfiony, grałem nim na topie pod tanka. Taki oto off tanka, nie wiecie o co chodzi, widzieliście na pewno nieraz takiego Fizza. Czy działa? Działa na pewno. Działa fajnie, podoba mi się. No, z jakimś tam damage'em robi cokolwiek. Fajne też inicjacje, jego ulti robi tutaj fajne rzeczy. A dalej... No dalej to już pozostaje wszystko w waszych rękach, no czy wiecie co jest, o co chodzi w Fizzie, nie? Okej, dobra, teraz będziemy po minionkach skakało do mnie, czy nie? Będzie na pewno. Ach, bez sensu flash.
Okej, dobra, dwa ulty poszły. I Exhaust. No troszeczkę dużo na mnie włożyli, ale jednak 4 na mnie, więc no, no podstawnie, podstawnie. Teraz kolejne ulti, kolejne ulti. Jasuo z jakimś tam umiejętnościami chyba. No teraz Jasuo często spotykany jest jako taka postać bardziej tanki. Lato nadchodzi, wakacji niestety już człowiek nie ma. O nie, zrobili Infernal, tak? Infernal Drake, okej. Szkoda, bo fajny Drake mógł być dla nas. Bym się bardziej ucieszył z tego. Tam się coś dzieje, dobra. Ale kurczę, ten Velko martwi mnie. No i super, no i to jest takie typowe trollowanie meczu, gdzie zdobywa się jakąś przewagę i myślę się, że ta przewaga jest naprawdę wystarczająca, żeby właśnie robić takie rzeczy, jakie teraz właśnie tu możecie zaobserwować. No i przyjemnie. No nie, dostał tą... Kurwa mać, ale długi jest ten stun strasznie. No dużo ten bram absorbuje tych obrażeń, tak? To jest odpowiednie słowo? Chyba tak. Dobra, tutaj się już coś dzieje. Irelia teraz często spotykam, gdzie naprawdę robi fajne rzeczy. Ale czy to jest ta Irelia, która będzie nam robić fajne rzeczy? To się okaże dopiero w późniejszej grze, czyli w Platinum Blade, no. O tym mowa. Chciałem problem z tą Wayne, żeby tu właśnie jakoś w jakieś pozycjonowanie. Nie mam pojęcia, gdzie się nią ustawić. Okej. Jeden się wyłożył. Okej, A6, super. Znaczy tutaj dużo w tym teamfight nie zrobiłem niestety. No ale, no dziękuję teamowi oczywiście. Kimkolwiek jesteś, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Ja rączki umywam. Mam minutę, żeby go zrobić. Ja go chcę. Ja to chcę. Proszę, dajcie mi. A dobra, niech weźmie spokój. Może wycofam. Motoryczki jeżdżą. Są się tutaj kurczę, ma też fajny sprzęcik i troszeczkę tutaj nie sobie lubi powojować. Najgorzej jak to w nocy słyszę, kurwa, no co usłyszę, to wstaję, nie?
Bez tego, no może na dżunglę coś złapiemy. Żeby tą mechanikę tej łajni do końca ogarnąć. To by było cudownie. O, tu się coś dzieje. Brawo, dla Hekarima. Kurczę, ten Velkoz boli. Boli damage'em jak cholera. No zobaczcie sami, co on robi. Dobra, incoming. Okej, super, super. No i co ja teraz zrobię, biedny? Izry tutaj gdzieś będzie wędrował, więc raczej wolałbym, żeby to było wycofane. Miał heala, może coś tutaj. No nie o to chodziło, koleżanko, hej. Dobra. No jeszcze się wyłożył i z flashem. Nie ma sensu tutaj raczej. Może się nie wyłożyłem, ale już miałem bardzo mało HP. Okej, okay. No nie wiem, spróbuję może z tym. Złożę sobie Infinity. Osiem, trzy, siedem, cztery, sześć, trzy, pięć, jedenaście. No i wygrywamy 20-25 do 18. Trzy turety dla nas, dwa turety dla drużyny przeciwnej, nie jest źle. Na pewno nie jest źle. Ale czy będzie jeszcze lepiej? No, nie będzie lepiej. Zrobił mnie na szaro. Ale mnie porobił. Nie, naprawdę. Tą mechanikę, tą Wayne jakoś nie jestem w stanie sobie ją ogarnąć. Tym bardziej, gdzie mieliśmy przewagę liczebną w tym teamfightie. Chyba właśnie tego Kinrada nie było. O, super, super. To mi się podobało. Dalej Blank fajną gierkę tutaj chyba widzę ma. Dwudziestą trzecią minutę mamy przewagę chyba. Zwiększyliśmy teraz? Nie zwiększyliśmy, bo nie, wyłożyliśmy się w czterech, tak? Tak, Bart chyba też padł. Tak, padł. Że się tą wodę napiję. Hek. Brakuje jeszcze tych krytyków. Oż Holender. Dobra, już tu ci nie pomogę. Ale boli, no boli ten Velkoz jak cholera. Nie jestem w stanie tutaj zupełnie nic zrobić. Mamy, fokusujemy supporta, ale głupota. Ten Velkoz jest jakiś kucyk? Kucyk wodny czy coś? Nie wiem, jak to się nazywa. Kunik, konik wodny, konik? Kucyk? Ach, nie wiem.
Bez sensu, po co to było? Nie wiem, co on robi, ten człowieczek. No i super. Właśnie przegraliśmy chyba tą grę. Jasuo bardzo dobry jest. Bard farmy. Nie, Bard ma wyjebane. Jak on... Ej, właśnie, jak Bard zrobi dobre ult, to naprawdę możemy to dużo zdziałać. To nie jest dobre, kurczę, no. Mieliśmy przewagę, nadal mamy przewagę. Niestety już nie w tureta i nie w puszu. Dobra, oni zrobią barona teraz i to już wtedy raczej będzie ciężko cokolwiek tu odegrać, ale nie było ich tam, nie robili. Okej, okay, fail ulti. To Infinity nie jest mi potrzebne i dalej tworzę sobie QSS-a. No nie mów, że tam wbił. Ładna kurwa fag, no co oni odpierdalają, serio? Co jest do chuja? Czego nie wchodzą, gdzie ja dryfuję, kurwa mać, no. No i teraz mają... no, no co no... Po prostu zrobić sobie barona. No teraz to tak powiem, że gówno możemy zrobić. Nie, 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 żadnych surrender, no gramy do końca. No, ten... Ten build będzie bolał. Teraz nas będzie bolało. Tylko żeby nie wbijali się na nich, bo raczej tutaj nic nie zrobimy. Czy to jest... No kurwa mać! Jaki to jest osioł!
jebany. Ja pierdolę. No i co ja kurwa mogę, gówno mogę. Jak nie mam nikogo, żeby tak jakoś... Ja pierdolę. Dzięki w chuj.